Cześć, nazywam się Maciek Więckowski i mam przyjemność czytać dla Was książkę Andersa Roslunda i Boriego Hellströma pod tytułem 3 sekundy. Był dziwnie niespokojny. Niepokój wypełniał go stopniowo, od żołądka aż do stóp. Wstał z łóżka, przeciągnął się, podszedł do biurka. Na jasnym blacie leżało 5 telefonów komórkowych ułożonych w odstępie kilku centymetrów od siebie. 5 identycznych aparatów między lampką z jasnym abażurem a podkładką z ciemnej skóry. Po kolei sięgnął po każdy z nich, sprawdzając, czy są jakieś wiadomości albo nieodebrane rozmowy. Na 4 pierwsze nikt nie dzwonił, nikt nie wysłał mu SMS-a, za to na 5 widać było aż 8 nieodebranych połączeń. Wszystkie z tego samego numeru. Jest to kryminał. Świetny kryminał, trzymający w napięciu bardzo. Nie będę wam zdradzał zbyt wiele, bo chyba to bez sensu. Zapraszam was do lektury. Przepraszam, do słuchania. Ja za chwilę wracam do lektury. Powiem tylko tyle. Jest to książka o policyjnym informatorze, który znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Mamy mafię, którą ów informator rozpracowuje. Wielką politykę, która również jakoś nie chce naszemu głównemu bohaterowi pójść na rękę. Mamy upartego inspektora policji tuż przed emeryturą, który głęboko drąży. I co z tego wszystkiego wyniknie? Posłuchajcie. Ja wracam do lektury. Polecam. Maciek Więckowski.